Państwa, na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. Dzisiaj mi przypadł zaszczyt prowadzenia tej komisji. Komisja ma bardzo bogaty plan merytoryczny. Myślę, że do 20 mamy szansę skończyć. W związku z tym myślę, że im szybciej zaczniemy, tym dłużej posiedzimy. Szanowni Państwo, czytaliście plan pracy komisji. Czy do porządku są jakieś uwagi? Jeśli nie ma uwag do porządku, proponuję wobec tego przejście do punktu pierwszego. Jedno tak się odrywało. Ponieważ na jednostce przepochowej, na jednym przywodzie
zostanie zakończony. Dobrze, czy są jeszcze bardzo duże na głos? Ja mam pytanie dotyczące działu 750 administracja publiczna. Administracja publiczna. I tutaj mamy zwiększenie o kwotę ponad 1,5 miliona złotych. I chciałbym, w tym jest promocja miasta rozdziale 750-75 o kwotę 221 tysięcy z przeznaczeniem na płatności, nie piszę konkretnie na jakie, tylko prawdopodobnie na karnawał sztuk mistrzów. I chciałbym uściślić tą kwotę, jakie były w ogóle ogólne kwoty dotyczące pokrycia finansowego tego karnawału sztuk mistrzów i czy te wszystkie środki finansowe szły z administracji publicznej, czy też były tam środki finansowe, które szły jakby z działu kultury. I takie mam pytanie, bo nieraz mi się wydaje, że po prostu jedna impreza jest finansowana z różnych środków przez miasto. Tak, ale nie chodzi o udział. Jakby tej imprezy miał jakieś przynieść duże efekty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Przewodnicząca Rada Słońska. Ja chciałabym zapytać, ile nowych inicjatyw na tym karnawale zostało wprowadzonych, ponieważ media bardzo głośno się wypowiadały o tym, że po prostu są występy sztuk mistrzów powtarzane i nieciekawe, więc tutaj może bardziej do Komisji Kultury będzie to pytanie, ale jeżeli my finansujemy zadania, które już były, drugi raz wydajemy tą samą sumę pieniędzy, to rok temu i jeszcze wcześniej, więc jaki cel jest wydawania tych pieniędzy? Zapłacimy za coś, co było, nic nowego. Chciałabym jakby uczulić panią dyrektor właśnie na czy wy jak otrzymujecie kosztorys, otrzymujecie program, za co miasto płaci? Pani powiedziała, że wy
na zadany cel, ale przede wszystkim radni nie mają pojęcia, nie przedstawiają do radnych dokładnie programu, na jaki cel zostaną wydane dane środki, jak będzie przebiegał ten karnawał i jaki program będzie i na co wydajemy. Nie bierzemy udziału w takich właśnie spotkaniach z wydziałami, które przygotowują ten program i przewidują pewne sumy. My jako komisja w tej chwili rozwoju nie mamy wpływu większego, może większą ma wpływ komisja kultury, ale mimo wszystko i w komisji kultury nie było przedstawione nam i nie było konsultacji jakichś z radnymi. Także wydajemy pieniążki, a w tym momencie jestem ciekawa właśnie, jak pani przygotuje oczywiście dla kolegi radnego to pismo z wyszczególnieniem wydatków, na co ile, więc czekamy na to pismo i mam nadzieję, że radni będą mieli wpływ na to, co prawda, jest przygotowane przez instytucje kultury, czy warsztaty kultury. Dziękuję. Chciałbym spytać o lokalny transport zbiorowy, mianowicie za pierwsze półrocze mamy realizację 142 miliony, czyli 81% całego budżetu. Planowane wydatki to były 195 milionów, czyli praktycznie ponad 2/3 już finansów wydaliśmy na transport w pierwszym półroczu. I chciałbym się spytać, w jaki sposób zostaną pokryte te wydatki w drugim półroczu. Jeżeli one w pierwszym wyniosły 142 miliony, no to patrząc, że w drugim nawet wyniosły tylko 100 milionów, to by było 242. Na całość mamy 195. To jedno pytanie. Tutaj nie wiem, czy jest Państwa dyrektorów, który by mi powiedział o inwestycje. O inwestycje z udziałem mieszkańców. Chodzi mi w szczególności o ulicę Laury. I jak to wygląda? Czy chyba, że nie ma żadnego. Panie radny, proszę pozwolić koledze się bardzo
Pierwsze pytanie dotyczy, że tak powiem, transportu zbiorowego, a drugie pytanie dotyczy inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców. Chciałem proszę się szerzej dowiedzieć o ulicę Poziomkową czy ulicę Laury i Abelarda ze skrzyżowaniem Poloniusza. Jeśli nie ma akurat nikogo, to może. Ja może to jutro może będę miał. Podnoszony nie pierwszy raz.
Natomiast nie wiem, na jakiej podstawie podnosicie akurat o 35 czy 36 groszy, a nie na przykład o 6 groszy. To już jest kwestia decyzji urzędu. Nie, przepis nie mówi o tym. Nie, to jest Rady Miasta. Tak, decyzja Rady Miasta. To jest decyzja Rady Miasta, której bardzo proszę, to jest jeszcze propozycja pana prezydenta. I tak jak powiedziałam, nie podnieśliśmy o 6 groszy, tylko 36 groszy, dlatego że to wynika z matematycznego przeliczenia. Wskaźnikiem 1 i 6. A dlaczego wskaźnikiem 1 i 6, a nie niższym na przykład? Propozycja pana prezydenta jest taka, aby podnieść stawki podatku zgodnie ze wskaźnikiem ogłoszonym przez prezesa GUS-u i tak, żeby i takim wskaźnikiem, jaki przyjął minister finansów. Taka jest propozycja pana prezydenta. To moje drugie pytanie do pani dyrektor. Jak to się ma do innych miast tej samej wielkości? Wszyscy mają 100%, czyli tą stawkę górną. My natomiast obniżamy i stawka nasza wynosi 98-91% górnej stawki. Czyli znaczy, że mamy najniższy podatek do, w odniesieniu do miast tej wielkości, czy porównywalny, czy wyższy? Też spójrzmy na listę. Że będą, tak, działalności gospodarcze. Też spójrzmy na liczbę. 100-metrowy sklep będzie miał podwyżkę w skali roku 30 zł. Też jestem przedsiębiorcą. No, nie umarł, no 30 zł. Dużo więcej kosztowało przedsiębiorców, jeżeli musieli podwyżka cen płacy minimalnej, na przykład 100 zł na rok. 5 pracowników jest 500 zł miesięcznie podwyżki. A tu rozmawiamy o 30 zł w skali roku, 2,5 zł miesięcznie. To czy jakiś przedsiębiorca spadnie od przez sklepie z podatkiem, on dwa Ukraińcy pracują? Najradny. Polacy wyjeżdżają. I dlatego, że zostali ludzie wypchnięci z rynku pracy. Możemy się dawać tematy ekonomiczne. Jak się nie płaci. Jeżeli się wypycha, robi się z jednej strony obniżenie wieku emerytalnego, puszcza się ludzi poza rynek pracy. Wypycha się przez 500 zł, to jest wtedy nie rozumiem radny bo ja dostaję uwagi, a pan ma robić wykład. Szanowni Państwo. Najpierw prosiłbym, żeby ktoś tu się wypowiada i tutaj rozdziera szaty nad losami posiadacza mieszkania 50-metrowego, żeby przeliczył sobie, jakie to liczby są, bo rozmawiamy pół godziny. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy świadomość wysokości kwot. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś merytoryczne pytania w związku z tym punktem? Jeśli nie, proponuję przejść do głosowania. Ja mam pytanie. Tak, proszę. Bo zaczęłam mówić i właśnie teraz. Pani dyrektor, czyli nie ma takiej możliwości, że jak postawi się warunek, który jest spełniony, bo sama pani dawała przykłady, to może być obniżona podatek. Czyli one się nie sprawdzają, te takie jakby warunki. Znaczy mieliśmy uchwałę przed tą uchwałą, to te uchwały są podejmowane na pewne okresy w związku z programami unijnymi. Poprzednia była uchwała i z tego co pamiętam, to około 80 podatników skorzystało z niej. W tej chwili no tak, ta uchwała, którą mamy i która daje większy okres zwolnienia, no jeszcze żaden z przedsiębiorców tak no nie skorzystał z tego. Mimo, że warunki są jakby łatwiejsze. Są większe warunki, lepsze warunki, tak, dłuższy okres zwolnienia niż korzystniejsze niż poprzednia uchwała, co była przed 2000. Ja jestem osobiście przeciwna pani dyrektor podwyżce takiej na maksa tego, co możemy podatku, dlatego że mamy zaraz płacenie za ciepło, za energię, za czynsz, za wszystkie składniki utrzymania, które wchodzą. Podatek to jest w sumie dodatek jakby do tych kosztów całych utrzymania się przedsiębiorcy czy mieszkańca w naszym mieście. Miasto jest biedne, zadłużone, no ma granic możliwości. No i tutaj mieszkańcy będą musieli za ten granic na Deptaku i na Placu Litewskim płacić. Przygotowaliście dlatego taką podwyżkę. Ja jestem przeciwna. Proszę nie robić takich rzeczy. No jak nie? No, państwo pierwsi podnosili ręce za zadłużeniem miasta, za realizacją zadań, które w tej chwili podnoszą ludziom koszty utrzymania, proszę państwa. I mówicie, że niedużo, dla was niedużo, macie
stałe pensji i dla was jest niedużo, ale dla ludzi, dla emerytów, którzy mają po 1100 zł emerytury, to jest dużo. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Babuła. Składam wniosek o zakończenie tej dyskusji. Podaję wniosek pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za zakończeniem dyskusji? Kto jest przeciw? Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na druk 15.4.1? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wrócimy do kolejnego punktu. Nie przeszło. Nie przeszło. Na regulaminie w sprawie nabycia narzędzi gminy lub miejsca do przygotowania wyczystego. Proszę poinformować, że pan nie zadał, bo pan to usłyszał. Czyli jak to przeszło, to nie przeszło. Nie, jesteśmy w szóstym punkcie, projekt uchwały w sprawie nabycia narzędzi gminy lub miejsca do przygotowania wyczystego. Nie musi to pozytywnej wiedzy. Tak. Mamy niższy niż gminy polityczne miasta. Na przykład. Jeszcze sekundę, nie przeszkadzam. Jeszcze sekundeczkę. A proszę mi powiedzieć, czy to jest jedyna podwyżka, czy jeszcze państwo, bo widzę tutaj w projekcie uchwały jeszcze podwyżkę o inny wskaźnik dotyczącą. Czy to jest jedyna podwyżka, czy jeszcze państwo coś planujecie? Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, jest to jedyna podwyżka. Czyli osób fizycznych, ona nie dotyczy tylko osób. Nie, dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w uchwale, przedmiotów opodatkowania. Ja rozumiem. Niezależnie od tego, czy to są w posiadaniu osób fizycznych, czy w posiadaniu osób prawnych. Podatek od nieruchomości płacimy od przedmiotów opodatkowania, takie jak budynki, budowle i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki mieszkalne, budynki zajęte na działalność związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, no i inne niewymienione grunty. Takie są przedmioty opodatkowania i grunty oczywiście. Leśne, rolne. Ale grunty leśne i zielone są objęte podatkiem rolnym i tam jest inny sposób waloryzacji niż tutaj w podatku od nieruchomości. Jaka to jest szacowana kwota rocznie wynikająca z podwyżki? 2,6 miliona. Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący. No ja już odpowiedź miałam zadawać pytanie, ile to w efekcie da, jaką wartość tych dochodów, to już 2,6 miliona. Tak, uwzględniając jeszcze tak doprecyzuję, bo uwzględniając to oczywiście również te powierzchnie, czy te budynki, które będą podlegały opodatkowaniu. Pani dyrektor, pytanie moje jest następujące. Czy ten wskaźnik 1,6 wynikający z wzrostu cen towarów i usług dotyczy tej samej, to wzrostu każdej z tych pozycji, w tym także mieszkań zajmowanych i działalności każdej z tych pozycji? Powiem tak, to jest z matematycznego dobrze punktu widzenia. Proszę, proszę nie mówić o matematyce, tylko pytam, czy każdą. A czy państwo się nie zastanawiali, żeby na przykład zastosować różny wskaźnik, jeśli chodzi na przykład o budynki mieszkalne, czy domy jednorodzinne, prawda? Bądź też na przykład pod działalność gospodarczą. Wszędzie, tak jak było, ten wskaźnik jest taki sam 1,6, tak? Dobrze. Pytanie drugie. Czy jesteśmy w tej chwili po podniesieniu tego wskaźnika nadal na poziomie 98, czy dobrze mówię, jeśli chodzi o podaną kwotę przez Ministerstwo Finansów. A czy to tylko do 200 podatku od działalności gospodarczej? W pozostałych przypadkach mamy stawkę górną. Czyli całą tak już maksymalną, jaką możemy przyjąć. A to jest bardzo cenne. Do tej pory, tak jak i w tym roku, mieliśmy maksymalne stawki. Wszystkie pozycje z wyjątkiem tylko tej jednej działalności gospodarczej. Tak. Przyjrzymy się dla działalności gospodarczej w tym roku ten wskaźnik jakby do górnej stawki wynosił 58,53%, a jeżeli przyjmiemy tą stawkę zaproponowaną przez pana prezydenta, to będziemy mieli 98,51%. Nie
odpowiedzi. Dobrze. I teraz pytanie następne. Czy również to dotyczy ten sam wskaźnik, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości zajmowany przez organizację pożytku publicznego? Tak, o ile podnieśliśmy? To jeszcze jest zależy, jeżeli to jest organizacja pożytku publicznego, jest wpisana do i prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, korzysta ze zwolnienia. Natomiast jeżeli organizacja pożytku publicznego prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, wtedy korzysta ze stawki pozostałej. Pytanie moje dalej. Czy w tej kategorii organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność, czyli usługi odpłatne, mieszczą się także przychodnie i poradnie, jak bo są potraktowane tutaj i jak i podatki. Zajmowane, obiekty zajmowane przez placówki zdrowotne. Placówki zdrowotne mają odrębną stawkę niższą, jedną niższą, bo jest pozycja ile? No właśnie. 4,70. Płacą z pozycji pozostałej, tylko korzystają z tej stawki preferencyjnej. A jeżeli to są, jeżeli w tych samych obiektach prowadzona jest prywatna praktyka, takie miejsce, takie sytuacje mają miejsce w Lublinie, czy Państwo dokładnie rozróżniają tą powierzchnię procentowo zajmowaną przez praktykę prywatną? Bo nie jest. Czy ona jest tak samo traktowana jak... Czyli prywatnie lekarz ją zajmuje, to też płaci 4 ileś. Tak. A jak jest w Polsce? Tak samo, bo to są jednakowe przepisy. Pewnie Pani Radnie chodzi, czy tak 100% to jest, bo to jest... Jeżeli chodzi o stawkę od... Stawka ministra 4,78, stawka rady 4,78. Tak, tak. Dużych miastach jest. No ale to trochę niesprawiedliwe, żeby komercyjna działalność, czyli taka, gdzie się płaci wcale nie mało, jest, są stawki powyżej 100 zł, są takie grosze później. Ja wiem. Dlatego trzeba pewne wnioski pisać do ministerstwa i do parlamentu, żeby takie absurdalne przepisy zmienić. Bo szewc krawiec, który codziennie pracuje, przychodzi, płaci 20 parę złotych, a zajmowane powierzchnie przez lekarzy, którzy biorą za godzinę 150-200 za wizytę. Przepraszam, wizytę. Jaką godzinę? Wizytę. Płaci 4 zł ileś groszy. Ale to jeszcze krótkie pytanie. I jeszcze jedno, tylko sekundę. Ja jednak będę pytała również, jeśli chodzi o organizację pożytku publicznego, bo są to są zupełnie różne dwie sytuacje. Organizacja, która prowadzi działalność tak zwaną non-profit, czyli ta, która jest wpisana i która ma... Te są zwolnione. To jest na pewno. Na 100%. Jasne. No to dziękuję. Dobrze. Bardzo proszę jeszcze jedno pytanie, miała Pani Radna Przewodnicząca. Inne budowle od działalności gospodarczej do tej pory była 2% wartości. Czy tu się coś zmieniło? To jest taki Ja właśnie chciałem się dowiedzieć, co to są te inne budowle i dlaczego tutaj nie, stawka nie wzrasta. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, to też tutaj mnie zastanawia właśnie te zapisy, bo przykładowo wyobraźmy sobie Szpital Przyjaciółskiego, który czerpi olbrzymie dochody ze swojej nieruchomości z tytułu parkingu, który znajduje się pod szpitalem, czy inne szpitale, i oni po prostu mają obniżoną stawkę również za tą całą nieruchomość, gdzie jest potężny teren. Nie, 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 ten parking nie jest powierzchnią zajętą na udzielanie świadczeń zdrowotnych. To musi być w tym pomieszczeniu. Czyli tam musi być stawka, tak? Tak. Takie jak każdy inny od gruntu zajmowane pod działalność gospodarczą. Tak jest. Na przykład może być też w szpitalu pomieszczenie, na przykład bar czy sklep jakiś, to ta powierzchnia jest opodatkowana dodatką pod działalność, nie co ZOS-ką. Tylko jak ma lekarz prywatny gabinet. A te inne budowle, które zależą, nie wzrastają.
wzrasta podatek w ogóle, to jakie to są budowle? Na przykład wieżę różnego rodzaju, na przykład parkingi, tak tu pani radna by podpowiedziała. Ogrodzenia. Teraz budowla pokazywana może być droga, za wyjątkiem drogi publicznej, bo one są wyłączone. Droga lokalna u przedsiębiorcy będzie podlegała opodatkowaniu. Różnego rodzaju maszty, elektrownie wiatrowe w nas akurat na... A czy maszty telefonii komórkowej też? Też, jeżeli się wyprzedzi od lada. Ja chyba dostałem głos. Chciałem jeszcze spytać o lokale garażowe. Tutaj stawka wzrasta chyba znacznie więcej niż przykładowo w mieszkaniach. Popatrzę na powierzchnię garażu, czy patrzę na powierzchnię mieszkania. I nie wydaje mi się, żeby aż po prostu wartość aż tak wzrastała co roku jakby podatku za garaż, czy nawet za mieszkanie. Uważam, że tutaj pani mówiła, że to w innych miastach podobnie się kształtuje cena. Trzeba brać pod uwagę, że dochody w innych miastach mieszkańców są znacznie wyższe niż w Lublinie. Lublin w porównaniu z dużymi innymi miastami znajduje się praktycznie na szarym końcu, jeśli chodzi o dochody na jednego mieszkańca. Natomiast stawki podatkowe, jak widać, są utrzymane na równi, czyli inaczej mówiąc, są bardzo wysokie. I uważam, że takie nie powinny być. Trzeba patrzeć kompleksowo na całość jakby dochodu mieszkańców miasta, a nie, że akurat w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu podobna jest stawka. Natomiast jeżeli popatrzymy na stawki dochodów mieszkańców w tamtych miastach, są zupełnie nieporównywalne. Dziękuję bardzo. Którzy przychodzą i mówią, że jeśli chodzi o mieszkania, mamy po prostu, on jest gotów nawet zapłacić więcej, dlatego nie płacimy, nie może zapłacić więcej, ale żeby te pieniądze potem były przekazywane na utrzymanie właśnie trawników, chodników i tak dalej, bo tak naprawdę powiedziawszy, kwota podatku za mieszkanie w wysokości tam 60 metrów kwadratowych waha się w granicach 60-70 zł, więc w skali roku nie jest to kwota wysoka. Są to zamieszkania, naprawdę mamy bardzo preferencyjne stawki. To samo jeśli chodzi o garaże. Kwota 140 zł rocznie nie wydaje mi się kwotą znaczącą obciążającą budżet domowy podatników, bo zazwyczaj pozwala sobie kupić. Oczywiście to jest sprawa uznaniowa, bo pani może uznawać tak, zresztą ja się nie dziwię, bo pani zawsze powinna bronić i wiedzieć, jak osiągać jak największe dochody z podatków, to jest zrozumiałe. Natomiast patrząc właśnie na te niewielkie kwoty, jak to się mówi, i patrząc na zadłużenie mieszkań w mieście Lublinie, zarówno w ZNK, jak i w mieszkaniach spółdzielczych, ono sięga setek milionów złotych, mimo że te podatki czy czynsze są takie nieduże, jak państwo mówią. Dziękuję. Ale wydział skutecznie egzekucję przeprowadza i podatki ściąga. Bo to jest określona procedura. Kolega wspomniał o tych długach ZNK na to, że jesteśmy biednym miastem, które nie ma fabryk. Ale nie jesteśmy w tym punkcie w tej chwili. Tak, jesteśmy w tym punkcie, dlatego że... Nie, ja chciałam być dziewiątym. Pani Przewodnicząca, proszę mi się na to powiedzieć. To jest rozpoczęcie wypowiedzi mojej, bo chciałam zapytać. Więc z uwagi na to, że jesteśmy w sytuacji takiej, że nie mamy miejsc pracy, mamy fabryki polikwidowane i wysokie zadłużenie, może byśmy wzięli pod uwagę to, te wszystkie czynniki i zrobili w ten sposób, że zwolnili niektóre podmioty, jak też gospodarcze, niewielkich przedsiębiorców, z tego wysokiego, stuprocentowego podatku, bo minister przedstawił 79 groszy maksymalnie,
I my korzystamy z tej podwyżki 79 groszy, to znaczy do 79, może tutaj się wypowiem tak, a mamy rozpiętość od 40 groszy do 79, więc biorąc wszystkie czynniki pod uwagę, może byśmy wyszli naprzeciw mieszkańcom i zróżnicowali podatek. Nie pozwala nam tego ustawa, ale ogólnie mieszkania. Wszystkie mieszkania. Tak, wszystkie. Tak. To ma garaż, to wystarczy. Nie płaci za garaż. Ale ludzie, niektórych nie stać w ogóle na opłatę czynszu mieszkania. I małych, drobnych przedsiębiorców, którzy ledwie przędą w naszym mieście. Sami ciężko pracują. Możemy tylko przedmiotowo, więc nie można zwolnić na przykład budynków czy pomieszczeń zajętych przez szewców czy innych rzemieślników. Nie wolno nam tego zrobić. A co nam wolno? Przedmiotowo. Zawsze na przykład od powierzchni pod działalność gospodarczą. I nie można wyłączyć szewca, krawca, tylko to dotyczy każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą. Nie możemy wyjmować. Jest uchwała, która tam zwalnia a nie nas płacą. Maksymalną stawkę związaną z wydarzeniem, znacznie maksymalną stawkę związaną z działalności gospodarczej uchwalą przez Radę Miasta. Czyli ale też... z obrotu grosze płacą. Złotówkę czy inny. Proszę. Z obrotu i płacą. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania w związku z punktem 5, szanowni państwo? Bardzo proszę, jeżeli pan Krzysztof Wolski, Fundacja Wolności. Ja mam takie pytanie z ciekawości, czy, znaczy nawet dwa, czy odnośnie tych zwolnień, co pani radna zaczęła, czy na przykład można zrobić jakieś, natomiast może uchwalić zwolnienie albo obniżyć stawkę, zarówno na przykład na lokalizację, czy na przykład w śródmieściu wyższe, w innych dzielnicach, na obrzeża niższe, w tej sferze na przykład dla przedsiębiorców. Czy można na przykład zróżnicować stawkę ze względu na to, że na przykład lokal przedsiębiorca ma gdzieś na obrzeżach miasta w suterenie na przykład będzie miał niższą stawkę niż ktoś, kto ma lokal przy Bramie Krakowskiej na przykład? I drugie pytanie, czy od parku metrów też się płaci poza tego nie mogę? Nie, jest to urządzenie techniczne, podlega podatkowaniu nieruchomości. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorców, trudność polega jeszcze na tym, że każde zróżnicowanie stanowi pomoc de minimis. To znaczy, że wtedy przyjmujemy, że stawka jest stawką przyjętą przez Radę, natomiast każde obniżenie jest pomocą de minimis. To się z kolei wiąże z tym, że przedsiębiorca korzystający z takiej stawki jest zobowiązany do przedkładania nam różnego typu zaświadczeń o uzyskanej pomocy publicznej, jak również no, my musimy monitorować taką pomoc, żeby nie przekroczył pewnego ustalonego pułapu. I oczywiście taka uchwała podlega, przed podjęciem takiej uchwały musimy mieć zgodę prezesa Urzędu Kontroli i Konkurencji Łodziku. O, tak właśnie, tak. Żeby to było równe traktowanie, Pani Dyrektor, oczywiście wiąże się to z pomocą de minimis, ale przekroczenie stawek tych progów jest bardzo wysokie. To jest chyba 150 tysięcy euro. O, nie. 200 tysięcy euro to jest w ciągu 3 lat, ale tak jak pani powiedziała, nie dotyczy tylko tej stawki. No nie, dotyczy wszelkiej pomocy jaką przedsiębiorca uzyskał. I problem polega na tym, co zrobić, bo Rada Miasta podejmie stawkę tak obniżoną, a co zrobić, jaką stawkę zastosować w przypadku, kiedy to jest spór prawny. Kiedy przedsiębiorca przekroczy tą kwotę, którą stawkę, czy tą mniejszą, do której powinien mieć jakby, no, przynależy, tak, no bo jest zgoda, a to przekracza ten pułap i wtedy powinien
wskoczyć tą wyższą stawkę, ale teraz mamy ustaloną stawkę dla, na przykład powiedzmy, jakbyśmy to przedmiotowo określili, dla piekarza, tak? Ja myślę, że tutaj nie mówimy o tych samych wielkościach, bo chodzi nam tutaj o małe podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność w lokalach o obniżonym standardzie, jak, że jeśli chodzi o wysokość czasami lokalu, ona jest poniżej 2,5 metra, czy o lokalach, które się znajdują właśnie w suterynach, mówimy o działalności typu szewc, krawcowa i tak dalej. No trudno jest odnieść się do tego, że to jest sprawiedliwe w odniesieniu do na przykład supermarketu, hipermarketu czy galerii handlowej. Chodzi o ten najmniejszy, najdrobniejszy handel, który powinniśmy absolutnie wspierać, który wręcz, że tak powiem, zamiera w naszym mieście. Czy są formalne, że tak powiem, możliwości, formalną prawdę, możliwości do uchwalenia niższej stawki dla tego typu działalności gospodarczej? Jeżeli ujmiemy to w sposób przedmiotowy, możemy spróbować, ale ja nie mówię, przepraszam Państwa, ale ja nie mówię o określić tego przedmiotu. Tak, kto mówię? Kto powinien mówić? Najlepiej już może to było ustawić, żeby pieniądze szły za granicę. To powinien umieć radni, powinni myśleć teraz na tym, czy urzędnicy i doradni i oczywiście licznie zatrudnione z nim będzie radnicy. Ja bym chciałabym oczywiście wyjść na przeciw oczekiwaniu Państwa, ale jednocześnie też nie chciałabym, żeby ta stawka potem była uchylana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, bo na przykład stwierdzi, że jest to podmiotowe. Może się zdarzyć tak, że Regionalna Izba Obrachunkowa, tak było w innych miastach, zatwierdzała takie stawkę, a potem prokurator tak skierował do sądu i następowało przez sąd uchylenie właśnie w tym fragmencie uchwały. I co wtedy? Wtedy ci przedsiębiorcy płacą jeszcze gorzej mają. Czyli znaczy, że nie ma takich rozwiązań w Polsce? Ja nie spotkałam na Polsce. Dobrze, bardzo proszę Pan Radny Bielak. Dziękuję bardzo. Powiem do Pani krótko tak. Ja się z tym nie zgadzam, co Pani mówi, dlatego że przy tych cenach, czy analizowaliście Państwo, ile przy podwyżce będziemy mieli strat? Ilu przedsiębiorców drobnych padnie? Krakowskie będzie padało, to jest wiadome. Żebyśmy nie wiem jakie chodniki tu robili, to działalność gospodarcza tam upadnie, bo markety wykańczają naszych przedsiębiorców. Smolno było to, że im się sprowadziło nie 1% produktu brutowego, czy jakiś tam podatek płacą, gdzie nasi przedsiębiorcy muszą pracownikom za ZUS zapłacić. Nam się płaci na 7 usług i nikt nie może tego zmienić, ani związki, ani nikt nie może poradzić. Ja bym chciał, żebyście Państwo zrobili symulację i sprawdzili do tyłu, jak się ma wzrost podatków do rozwoju działalności, czy do upadku działalności. Bo to, że stoszeją budynki na Starówce i się rozwalają, to jest dowód na to, że tam ludzie nie prowadzą działalności, że nie wynajmują tych lokali. I każda podwyżka bije w kieszeń przedsiębiorcy, który przynosi gotówkę. Nie zżera jak administracja publiczna. Bo administracja publiczna na Zachodzie, w Stanach jest likwidowana. Urzędników jest dużo mniej w Stanach niż w Polsce. Bo to jest obciążenie, to nie jest dochód netto urzędnicy, tylko wydatki. Nic nie produkują, natomiast ludzie, którzy pracują ciężko, produkują, zatrudniają ludzi, dają miejsca pracy, tworzą, są u nas tak traktowani. Nieszanowani. Dobrze, dziękuję. Że podwyżki powiedzmy im się co roku dają. Tak nie można. Ja jestem przeciwko tej uchwale. Czy są uchwały właśnie, które zwolniły jako pomoc ten minus? I jaka to jest wartość? Bo są takie, które realizujecie Państwo. Czy może Pani mieć? To są decyzje. Nie, to jest forma uchwały. Rady miasta w zakresie
znaczy dla skierowane do przedsiębiorców w przypadku stworzenia nowych miejsc pracy. Jeżeli nie skorzystał z tego zwolnienia żaden przedsiębiorca. Czyli obecnie nie mamy takich umów, które na tych warunkach funkcjonują. Ale jakby którzy skorzystali z tej uchwały. Tak? Nie mamy, tak uchwałę podjęli Państwo w 2014 roku. Zwolnienie to przysługuje przez okres 2 lat, 3 lat, w zależności od wielkości stworzenia nowych miejsc pracy. Dla małego przedsiębiorcy na przykład stworzenie jednego miejsca pracy, no to zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 2 lat. W przypadku zatrudnienia, stworzenia nowych, 2 nowych miejsc pracy jest to zwolnienie w wysokości 3 lat z podatku od nieruchomości. I nikt nie skorzystał. Nikt nie skorzystał z tego zwolnienia. Dziękuję bardzo. Mamy również jeszcze zwolnienie, chciałam powiedzieć, bo Pan mówił o budynkach rujnowanych, to mamy zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność właśnie w budynkach zabytkowych. I wtedy, jeżeli przedsiębiorca poniesie przynajmniej 2-krotną wartość podatku na remont tego budynku, jest zwolniony w tym roku z podatku od nieruchomości. Ale jak zaraz 2-krotną wartość w stosunku do całego roku? Tak, całego roku. Bo podatki są miesięczne. Podatki są roczne. No ale w stosunku uliczone. Dlaczego Pani powie, nie opłacało się Panu Augustyniakowi czy komuś tam wolnografa wynajmować? Dlatego, że go podatki szalił. Nieprawda. Nie zalegał z podatkami Pan Augustyniak. Nie zalegał, to był wyglądany parę razy. Dobrze, proszę Pana Radnego. Jeżeli Pan Radny, bardzo Cię przepraszam. Panie Przewodnicząca, Szanowni Państwo, znaczy ja bym chciał umożliwić. Mogę? O czym my w ogóle rozmawiamy? Znaczy, o podatku. Pan, ja wiem o czym, proszę mnie przerywać. Przede wszystkim podatek od mieszkań jest 30 razy mniejszy niż podatek dla przedsiębiorców. Od tego zacznijmy. Podatki dla mieszkań są naprawdę na bardzo niskim poziomie w skali państwa ustawione. I ta podwyżka, która jest, oznacza dla mieszkania 50-metrowego podwyżka o 1 zł w skali roku. Więc nie wiem, nad czym my tutaj będziemy tak wypłakiwać się, że tak będą mogli poszkodowani ludzie. No, no bądźmy poważni. Metrze, 2 grosze na metrze razy 50 metrów to jest złotówka w ciągu roku. 1 złotych w skali roku. Pani Państwo, proponuję dokładne zapoznawanie się z treścią dokumentu. 2 grosze. Nie w skali roku oznacza to podwyżkę 1 zł. Więc jak Pani Radna Suchanowska chce bronić tych mieszkańców, bo oni zbankrutują, no to przepraszam, bo rozmawiamy o złotówce w skali roku. Więc zachowajmy odrobinę. Panie Radny Maruś, jest ja wcześniej nie przerywałem. Pani Radna. Bierze 500+. I nie ryzykuje ja nie z tego. Ja nie biorę żadnego 500+. Pani, proszę sobie moim nazwiskiem później nie wyciera. Pani Radna, proszę nie kłamać. A ja Pana nie wywołuję. I proszę mnie proszę tutaj mnie, proszę za to, nie krytykować. Pani Radna, bardzo proszę. Ile Pan ja nie biorę żadnego, nie biorę żadnego 500+. Zależy, ile. Proszę nie kłamać, nie wiem, skąd Pan ma takie informacje, nie biorę żadnego 500+. To, że jest podwyżka, jest wynika z tego, że jest inflacja. Jeżeli byśmy o tą inflację nie podwyższyli, to oznaczałoby de facto, że bylibyśmy mniej. Inflacja się zaczęła, odrodziła się.